Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie korekty nr 39/270 przez 13 lutego 2013 roku w sprawie zadań powierzonych na rok 2013 pod nazwą budowa i przebudowa ulic gminy oraz oświetlenie. Paragraf pierwszy. W paragrafie drugim, przepraszam, w punkcie drugim paragrafu pierwszego uchwały nr 39/270/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku Rady Dzielnicy 5 Proboszcza w sprawie zadań powierzonych pod nazwą budowa i przebudowa ulic gminy oraz oświetlenie. Wpisuje się pierwszy etap ulica Domejki, kwota 383 540 zł. Pozostałe punkty nie ulegają zmianie. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z jego podjęcia. Proszę Państwa, to jest ta zmiana, ponieważ mamy tam pisane w tamtej uchwale nie etap pierwszy, nie ulica Domejki, tylko cichy kącik. Natomiast ten pierwszy etap ma dotyczyć ulicy Domejki. To jest wniosek realizatora, aby był w tym porządek, że ta ulica Domejki będzie w tym roku robiona, a nie cichy kącik. Bardzo proszę pana. Mam pytanie, czy jest w sprawie zadań powierzonych nie powinien być określony rok, czy dwa? No to jest w uchwale jest określone tą uchwałą dokładnie, więc tam to jest zapisane. Natomiast tutaj chodzi o to, co zmieniamy. Ja mam jeszcze uwagę, że nie została uwzględniona taka poprawka, którą ja tutaj złożyłem. Tak, rzeczywiście zwróciłem to uwagę. Tam proponowałem przesunięcie tych terminów i to na koszty tutaj terminu. Ale mówimy na razie o... O tej uchwale mówimy. Ta uchwała nie... To jest tylko jeszcze tablica. A druga. To jest tylko ta. Dobra. Czy jeszcze jakieś zgłoszenie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że przy jednym głosie wstrzymującym 19 za uchwała została przyjęta.